Okej. Dzień dobry, nazywam się Damian Gołuch, jestem Product Managerem w dystrybucji Bacotech zajmującym się rozwiązaniami WatchGuard i dzisiejszy webinar będzie de facto poświęcony dwóm rzeczom, troszkę nowościom, które WatchGuard oferuje w swoim portfolio oraz tematyce ostatnimi czasy dobrze znanej, myślę, że absolutnie wszystkim, czyli dyrektywa NIS 2. Króciutko będzie z mojej strony, natomiast dzisiejsze spotkanie będzie bardziej skupione na prezentację techniczną właśnie i jak te produkty działają, jak wyglądają, jak się nimi zarządza. Króciutko o samym NIS-ie. No myślę, że tutaj dyrektywa bardzo już otrzaskana, że tak powiem, i wszyscy jesteśmy z nią obyci, niemniej jednak zawsze warto sprawdzić, dokładnie doczytać, doszacować artykuł 21, a przez słowo doszacować mam na myśli właśnie wprowadzenie odpowiednich i proporcjonalnych środków technicznych. Nie więcej, nie mniej, żeby po prostu nie przestrzelić się z jakąś technologią u jakiegoś konkretnego klienta i tak dalej, żeby po prostu tam, nie wiem, dla środowiska 20-osobowego nagle nie próbować wprowadzić absolutnie wszystkiego, ponieważ no ten jeden admin, który tam może być, lub jakiś outsourcer może być troszkę przytłoczony nagłą zmianą i to drastyczną całego jego środowiska IT. A co to ma być? No to mówi nam właśnie artykuł 21 punkt drugi już tej ustawy. Nie będziemy się na tym dzisiaj skupiać. Jakbyś Państwo chcieli troszkę poszerzyć wiedzę i jak WatchGuard w tej tematyce może pomóc, jak on pokrywa te punkty, zapisy i tak dalej, to zapraszam do kontaktu. Możemy sobie w każdej chwili zrobić spotkanie online'owe i omówić sobie krok po kroku, jakie systemy tutaj nie tylko WatchGuard, ale cała grupa Bacotech jest w stanie dostarczyć tak, aby pokryć dyrektywę u klientów końcowych. Natomiast w przypadku WatchGuarda jest to całkiem spore pole do popisu, ponieważ zaczynając od systemów typu Endpoint Protect, Detect and Respond, w skrócie EPDR, czyli klasycznie mówiąc, no, antywirusy z tą warstwą EDR-ową, Detect and Respond, poprzez szyfrowanie, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, ciągłe oraz utrzymywanie sieci i systemów, tutaj firewall ze swoim sztandarowym, myślę, już narzędziem, jakim jest Dimension Command, które będzie nam właśnie pokazywało dziennik zdarzeń z naszego środowiska, czyli analiza, logi, management i tak dalej. W dzisiejszej części skupimy się na tej warstwie końcówkowej, czyli klasycznie antywirus, Endpoint Protect oraz warstwa Detect and Respond i ciutkę o Outpointcie jako uwierzytelnianie wieloskładnikowe ciągłe, które dokładnie tak jest właśnie zapisane w tej dyrektywie. Dużym wyróżnikiem dla samego WatchGuarda jest fakt posiadania ujednoliconej konsoli, więc tutaj też gratka dla admina, no i na pewno zdjęcie jakiegoś ciężaru z barków, jeżeli chodzi o samo zarządzanie tego typu systemami, ponieważ mamy wszystko w jednej konsoli. W jednej konsoli, do której będziemy mogli dołożyć kolejne moduły, które również są zapisane w dyrektywie, czyli szyfrowanie oraz kryptografia oraz zarządzanie podatnościami oraz patch management cały jako moduł dodatkowy. No nie będzie trzeba tutaj, dajmy na to właśnie już na dzień dobry, wdrażać czterech czy pięciu systemów, dajmy na to od różnych producentów, tylko mamy wszystko z jednego logo, jeden WatchGuard, jedna konsola i tak dalej, więc naprawdę całkiem spora część dyrektywy tutaj będzie załatwiona wręcz jednym rozwiązaniem. Do tego jeszcze możemy dołożyć spokojnie analizę ryzyka i tak dalej, dzięki jednej z funkcji, jaką jest MITRE ATT&CK, czyli analiza wszystkich zagrożeń, które mogły wpaść w nasze środowisko, co widać tutaj właśnie na zdjęciu, jeżeli mówimy o konsoli i tym właśnie dzienniku zdarzeń. WatchGuard będzie nam tutaj również pomagał w zagrożeniach typu Zero Day oczywiście, czyli coś nowego, coś, co nie było wcześniej wykryte w sieci. Bardzo dużą robotę tutaj robi sztuczna inteligencja oraz
uczenie maszynowe, no w dzisiejszej dobie myślę, że absolutny must have w tego typu systemach, ale również Zero Trust Application Service, czyli klasyfikacja wszystkich procesów, jakie mają miejsce na naszych końcówkach, ale nie tylko, ponieważ tutaj WatchGuard chroni również nasze serwery, maszyny wirtualne, smartfony bez najmniejszego problemu, więc smartfony oparte o Androida lub iOS-a również mają wsparcie. Jeżeli chodzi o wsparcie, to bardzo dalekie cofnięcie systemowe, aż do Windowsa XP w przypadku końcówek, w przypadku serwerów do Windows Server 2003 R2, więc nawet urządzenia, które de facto są jeszcze w użytku, no a mają już dobre 15, jak nie 20 lat, mogą być chronione. Warstwa szósta jest ciekawa, ponieważ Threat Hunting Services jest jedną z takich pionierskich technologii WatchGuarda opatentowanych przez nich, więc polowanie na wszelkiego typu zagrożenia, wyszukiwanie identyfikatorów ataku, czyli kolejna rzecz, która jest w NIS-ie wpisana, które powinny się znaleźć właśnie w tego typu systemach u klientów końcowych objętych dyrektywą. Warstwa czwarta natomiast, no anti-exploit technology, coś co bardzo często jest wykorzystywane w systemach stricte właśnie do łatania podatności, wyszukiwania ich i tak dalej. Tutaj możemy również mieć dużą pomoc od WatchGuarda dzięki patch managementowi oraz całemu tam dodatkowemu modułowi funkcjonalności w sumie, bo to jest w module, jakim jest risk assessment, czyli zarządzanie ryzykiem. Nie więcej, po prostu chcemy mieć nasze końcówki zaktualizowane, spaczowane, tak aby wyeliminować jakąś automatykę, którędy potencjalni hakerzy mogą się włamać do naszego środowiska po prostu przez backdoory, czyli niezaktualizowane sterowniki, aplikacje, oprogramowanie, soft trzeci, który mamy na naszych stacjach końcowych. Tematyka bardzo szeroka, zdecydowanie do omówienia przez dobrą godzinę osobno, więc tutaj z tego miejsca zapraszam do kontaktu. Będziemy mogli sobie, tak jak wspomniałem wcześniej, stworzyć sesję, godzinkę, półtorej i na spokojne wszystko omówić, jak to wygląda nie tylko w praktyce, no ale też te funkcjonalności, w cudzysłowie, na papierze, które będą nam uzupełniały nasze systemy. Ostatnia rzecz, króciutko, uwierzytelnianie wieloskładnikowe ciągłe. Tutaj WatchGuard ma już od wielu, wielu lat bardzo dobry produkt o nazwie Outpoint do uwierzytelniania, natomiast on dostał swoisty upgrade całkiem niedawno i cały ten moduł został rozszerzony o password managera, skaner dark webu. Password manager, myślę, że nie trzeba za dużo mówić o tego typu produkcie, niemniej jednak bardzo dobrze, że jest on zawarty właśnie w MFA, w Outpointie i tak dalej, jako funkcja dodatkowa, tak aby nasze nie tylko hasła były bezpieczne, są przechowywane w skarbcu watchguardowym, do którego też będzie trzeba się uwierzytelnić, aby się dostać, ale sama ochrona naszych kredensjali zapisanych w przeglądarkach internetowych również jest chroniona, więc tutaj zdecydowanie niwelujemy ryzyko otrzymania, może nie otrzymania, no wykradnięcia przez potencjalnego hakera właśnie naszych poświadczeń logowania, czyli login i hasło do różnego typu portali. I tutaj trzeba już pamiętać, że każdy taki dodatkowy akces, czyli logowanie się gdziekolwiek, to już jest ta warstwa deep webowa, jeszcze nie dark, ale już coś dalej, czyli ta warstwa taka no niedostępna bez wcześniejszego zalogowania się. Skaner dark webu natomiast pomaga administratorowi namierzyć, z jakiego portalu, dajmy na to, wyciekły nasze kredensjale. Czy to będzie LinkedIn, czy cokolwiek innego, po prostu sprawdzamy sobie po domenie, po aliasie, po mailu i tak dalej, w jednym miejscu, czyli tutaj właśnie w Outpointie, czy doszło do jakichś kompromisów. Jeżeli tak, no to trzeba taką osobę poinformować lub po prostu korporacyjnie pozmieniać hasła. Myślę, że krok milowy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo
tego typu i tej warstwy, ponieważ cała masa ludzi jednak o tym zapomina, ciągle używamy słabych haseł lub używamy po prostu jednego hasła, tego samego wszędzie, co nie powinno mieć absolutnie miejsca. No tutaj zawsze ten kłopot się pojawiał, że użytkownicy nie pamiętają tych wszystkich haseł, więc posiadanie password managera jak najbardziej, może już w tym momencie nie powiem wskazane, tylko wymagane, biorąc pod uwagę, jak dużo tych portali, jak dużo tych logowań mamy, nawet w codziennym takim trybie pracy, ale również i prywatnie. Wyróżnikiem tutaj tego password managera jest fakt, że możemy sobie zapisywać hasła dual bandowo, że tak powiem, dwutorowo, o może będzie lepsze określenie, czyli wyodrębnić sobie środowisko prywatne od środowiska biznesowego, czyli naszego miejsca pracy. Króciutko jeszcze o rozwoju samej marki. Tak jak wspomniałem, no WatchGuard co chwilkę dodaje jakieś nowe klocki do swojej całej technologii i takim nowym produktem u WatchGuarda będzie NDR, który w tym momencie jest w fazie beta. Również my dostaliśmy dostęp do tego narzędzia od producenta. Dostępny będzie od lipca już normalnie w cenniku, więc bez najmniejszego problemu będziemy mogli to oferować. Natomiast dzisiaj kolega Błażej na pewno już pokaże jakieś zalążki, jak sam produkt wygląda, jak łączy się z technologią EPDR, która już w WatchGuardzie jest blisko 3 lata i zdobywa całkiem niezłe nagrody rok w rok. Z mojej strony to tyle. Chciałbym Państwa teraz zaprosić na prezentację tego wszystkiego, co pokrótce tutaj omówiłem, czyli systemy EPDR, trochę Outpointa, no i nowość NDR, który już niebawem będzie. Jak zawsze Błażej Długopolski, nasz certyfikowany inżynier technologii. Błażeju, oddaję głos. Dziękuję Ci, Damianie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Błażej Długopolski. Jestem odpowiedzialny za rozwiązania WatchGuard od strony technicznej u nas w grupie Bacotech. I dzisiaj chciałem pokrótce omówić, a raczej pokazać, jak łatwo jest zarządzać EPDR-em w naszej infrastrukturze, jakie możliwości mamy od Outpointa i jak łatwo ujednoliconą platformą możemy zarządzać i wykrywać wszelkiego rodzaju ataki skierowane w naszą infrastrukturę, jeżeli posiadamy rozwiązania od WatchGuarda. Ja w tym momencie udostępnię swój ekran. Damianie, tylko potwierdź mi, że go widzisz, gdybyś mógł. Jest okej. Okej. Także to, gdzie teraz się znajdujemy, to jest nic innego jak konsola WatchGuarda. Wszystkie produkty WatchGuarda poza Fireboxami są w wyizolowanym koncie, po prostu w chmurze producenta, tak? Więc oszczędzamy pieniądze na samych zasobach. Dzieje się to tak dla EPDR-a, czyli dla ochrony końcówkowej, dzieje się tak dla access pointów najnowszych, czyli dla po prostu przedłużeń lub rozprowadzania SSD-ków Wi-Fi i dzieje się tak również dla Fireboxów, gdybyśmy potrzebowali. Ponieważ sam Firebox możemy nim zarządzać i lokalnie, i chmurowo, natomiast możemy jak najbardziej zbierać z niego logi i mieć pokazywane w konsoli. Dzisiaj sobie zaczniemy od samego endpointa, przejdziemy troszkę przez outpointa i skończymy tak naprawdę na tym XDR-ze, czyli tej konsoli ujednoliconej, skąd możemy tak naprawdę wykonywać różnego rodzaju akcje i sprawdzać, co się dzieje w naszej infrastrukturze. Jeżeli chodzi o samego EPDR-a, podstawowa informacja, dashboard. Tak, stąd możemy wyciągnąć, co się dzieje w naszej infrastrukturze pod względem końcówkowym, ile komputerów mamy chronionych, na ilu komputerach nie jest właśnie zainstalowany nasz WatchGuard EPDR, jakie były aktywności pod względem włamań, exploitów, ataków sieciowych, malware'u czy PUP-ów, czyli Potentially Unwanted Programs, również na przestrzeni miesięcy. Jeden duży benefit to jest, kiedy wejdziemy sobie w taki atak, na przykład wybierzemy sobie mojego Ramzoma, którego wypuszczałem bodajże wczoraj czy przedwczoraj, możemy sobie zobaczyć pełną aktywność tego ataku, tak? Czyli mamy dokładnie, jak ten atak się rozwijał w naszej infrastrukturze, jak on był wykonywany. Jeżeli chcemy, możemy sobie go również rozłożyć na przestrzeni czasu, czyli sobie puszczamy, widzimy, że zaczął, tutaj widzimy, że wyprowadził nam się proces, tak? Następnie został zmodyfikowany i stworzony PFile, no i na samym końcu został uruchomiony sam Zero Auditor Trust,
który uruchomił nam naszego RAMZOMA, tak? Więc możemy sobie prześledzić proces takiego ataku pod względem tego, jak został stworzony, jakich rzeczy dotykał. Jeżeli bym potrzebował jakichś bardziej szczegółowych informacji, zawsze mogę sobie wejść w taki proces, tak? Czyli w tym momencie widzimy, że to jest Trusted Unknown, nie wiadomo, niezaufane źródło. Razem mamy symulator, natomiast tutaj mamy nazwę, gdzie to się wykonywało, tak? Ścieżkę, hash, jaka to jest, jakie rozszerzenie. Tutaj mamy, jakie nody zostały dotknięte pod względem modyfikacji, więc te wszystkie informacje szczegółowe z takiego ataku możemy sobie wyciągnąć. Oczywiście dana rzecz została w kwarantannie lub usunięta, zależy jakie mamy tak naprawdę polityki i stąd tak naprawdę możemy podejrzeć, co się dzieje. Oczywiście poza samym dashboardem takim standardowym, tak, czyli ilość końcówek zainfekowanych, gdyby takie ataki były, ile mamy chronionych, ile mamy niechronionych, mamy dostęp do wszystkich rzeczy, których oferuje nam EPDR, tak, czyli poziomy ryzyka. Gdzie widzimy tak naprawdę, które komputery są zagrożone, na jakiej zasadzie są zagrożone, co im zagraża. Dostęp do stron internetowych, do kategorii stron internetowych, czyli który host, ile najwięcej połączeń było do jakiej kategorii. Indykatory ataku. Tutaj widzimy, że mam wygenerowane dwa indykatory ataku. Od razu również widzę, jaki to był typ indykatora ataku. W tym momencie jest to plik wykonywalny, tak, execution. To był akurat skrypt PowerShellowy. Natomiast jeżeli to miało być wyciągnięcie credentiali, tak, wyciągnięcie poświadczeń do naszych kont, znalezienie podatności, zdalny dostęp, to również będzie to podzielone tak naprawdę tutaj na dane kategorie, które widzimy w dole ekranu. No to ja tak mówię, ja aktualnie miałem po prostu dwa skrypty PowerShellowe puszczone, dzięki temu zostały one tutaj znalezione i dodane w formie logów. Jak widzimy, indykatory ataku również się przydadzą, tak? Widzimy, że na przykład prawie 1 900 000 eventów zostało zrobionych w przeciągu 7 dni, gdzie moje środowisko nie jest duże, w sensie środowisko laboratoryjne. 28 indykatorów, z czego 2 to były indykatory ataku, więc jak najbardziej przydatna rzecz. Ochrona przed atakami EOA i Mitre, które jest również wymagane w NIS-ie. Jeżeli chodzi o patch management, po prostu nasze patche, czyli które komputery aktualnie mają support patch managementu oraz szczytywane ze stacji roboczych programy, którym kończy się wsparcie lub będzie się kończyć wsparcie, tak? Niektórzy ludzie tego nie wiedzą, ale na przykład możemy sobie wejść w skończenie wsparcia i .NET Framework zakończył wspieranie produktu 2.0 i 3.0 w 2011 roku, tak? Jest end of life. Więc od 2011 roku po prostu nie były patchowane te produkty, co sprawia, że mają bardzo dużą podatność, tak? Jeżeli cokolwiek po 2011 roku zostało znalezione jako podatność, no to nie zostało to po prostu spaczowane, ponieważ sam program, sam serwis nie jest już wspierany. Poza samą ochroną antymalwareową, antyeksploitową i ochroną sieci, mamy również możliwość szczytywania zasobów lub programów ze stacji roboczych. Taki mini RMM, ponieważ nie możemy tak naprawdę zarządzać, natomiast możemy monitorować dane końcówki. Czyli jeżeli sobie bierzemy moją końcówkę i wejdziemy sobie w hardware, mogę szczytać pełne informacje odnośnie procesora, w jakim obciążeniu działa dany procesor, jaki to jest typ procesora, ile ma rdzeni, jakie ma takowanie. Tak samo działa to w przypadku pamięci RAM, w który slot jest włożony, jaką ma pojemność. Więc te rzeczy możemy sobie wczytać z danej końcówki, dysk, zajęta i wolna przestrzeń, pełna przestrzeń, którą mamy do wykorzystania. No i BIOS tutaj jest po prostu numer seryjny danego BIOS-u. Jeżeli dany laptop lub urządzenie wspiera nam TPM-a, również mamy wersję TPM-a, którą dane urządzenie wspiera. I tak samo dzieje się w przypadku software'u, tak? Możemy sobie podejrzeć wszystkie oprogramowania, które są zainstalowane na stacji roboczej. Niekoniecznie aplikacje, tak naprawdę wszystkie oprogramowania, które są zainstalowane. Czyli nieważne, czy to jest na przykład Notepad, czy to jest Microsoft OneDrive, czy to jest Google Chrome. Wszystko możemy sobie tutaj podejrzeć. No i dzięki temu wywnioskować, czy na przykład nie ma jakiegoś programu, który nie powinien być zaimplementowany w naszej infrastruktury. Sam podział na końcówki jest bardzo prosty. Mamy zwykłe foldery lokalne lub możemy sobie zaciągnąć ścieżkę lasu z domeny, tak? Czyli widzimy, że w moim Active Directory w Bacotech Labie, Bacotech Lab BDL Unit w OU mamy jednego hosta, na którym jest zainstalowany agent Watchguard DPDR. Dzięki temu mam bardzo prosty dostęp i ładnie, schludnie zorganizowane moje końcówki.
Jeżeli chodzi o same ustawienia, najważniejsze rzeczy, o których możemy opowiedzieć, to jest utworzenie proxy lub cache. Polega na tym, że jeżeli mamy wyizolowane środowiska, możemy sobie utworzyć taki serwer proxy lub możemy zamienić jedną z końcówek na agenta cache i w tym momencie dane agenty nie muszą się łączyć ze światem zewnętrznym, tak, z siecią zewnętrzną, więc są dalej wyizolowane ani podczas instalacji, ani podczas aktualizacji. Po prostu te aktualizacje będą zaciągać od danego agenta, którego damy, że ma wysyłać te aktualizacje, tak, gdybyśmy potrzebowali. W zakładce Discovery możemy sobie ustalić nasze opcje i konfiguracje pod względem znajdywania innych końcówek. Czyli to, co widzieliśmy tutaj w samym statusie na samym początku, że 17 komputerów nie jest zarządzanych przez WatchGuarda EPDR-a, no to widzimy, że 3 są wyciągnięte z domeny, po prostu domena została przeskanowana, natomiast cała reszta to już jest normalnie pod sieci, przeskanowana pod sieć i zobaczenie, że tych agentów tam nie ma, tak? Te agenty nie odpowiadają. Jeżeli chodzi o alertowanie, w bardzo prosty sposób możemy przekształcić, co chcemy dostawać jako administrator, a czego nie chcemy. Mamy naszą listę dystrybucyjną, czyli na przykład gdybyśmy nie chcieli dostawać informacji o pupach, nie chcielibyśmy dostawać informacji o zablokowanych urządzeniach, załóżmy. No to w tym momencie po prostu odznaczamy to swoimi checkboxami. Dzięki temu mamy pełną władzę nad tym, co się dzieje i z czego jesteśmy informowani. WatchGuard sam sobie posiada również bardzo jedną ważną rzecz. Czyli mianowicie, nie to, czyli mianowicie, jeżeli chodzi o samą ochronę, to nie jest tylko ochrona antywirusowa, ponieważ również WatchGuard tworzy pliki pułapki, tak? Pliki przynęty. Dzięki czemu podczas stworzenia takiego pliku, jeżeli by jakimś cudem jakiś malware lub ransom się odpalił, gdzie jest to możliwe, ponieważ żaden malware nie chroni na 100%, inaczej hakerzy nie mieliby pracy, to jest to dodatkowe zabezpieczenie, ponieważ jeżeli jakikolwiek proces będzie próbował dotknąć ten plik, zostanie od razu zatrzymany, tak, dany proces. Więc na przykład w tym momencie zostanie zaszyfrowany nam jeden folder, a nie cały dysk, załóżmy, jeżeli taka podatność by się została wykryta lub zostałoby to rozprzestrzenione po naszej infrastrukturze z innego miejsca i po prostu końcówki zostałyby zainfekowane. Poza tym standardowo antywirus plikowy, antywirus mailowy i antywirus w przeglądarkach. Jak najbardziej te trzy funkcje są spełnione. Również mamy dostęp do samego firewalla. Jest to firewall WatchGuardowy, nie Windowsowy. Po prostu to nie jest zwykła nakładka lub możliwość konfiguracji Windowsowego firewalla za pomocą WatchGuarda. Jest to osobny firewall służący nam do ochrony naszej stacji końcowej i jest podzielony na dwie reguły: Program Rules i Connection Rules. Program Rules wybieramy, że na przykład dany program ma mieć dostęp na danym porcie, z danych adresów IP, z danych MAC adresów, a w Connection Rules, jak standardowy firewall, czyli po prostu zezwalamy na ruch na danym porcie z danego IP-ka do danego IP-ka. Oczywiście mamy ochronę, tak, przed atakami typu Flood, przed atakami typu Port Scan, przed atakami typu Smart DNS, Smart DHCP lub Smart ARP do szczytywania naszej tabeli. Więc to wszystko jak najbardziej jest tutaj również dodane i jesteśmy przed tym chronieni. Również gdybyśmy potrzebowali, mamy możliwość zarządzania urządzeniami, które podłączamy do stacji roboczej, czyli pendrive'y, płytki CD-DVD, urządzenia Bluetooth, urządzenia mobilne lub modemy. No i dzięki temu tak naprawdę mamy pewność, że nie będziemy podłączać niczego, czego byśmy tak naprawdę nie chcieli, tak? Ponieważ wszędzie możemy tykać blok i dodać do wyjątków na przykład dwa pendrive'y, z których na co dzień korzystamy, gdzie by była taka potrzeba. No i kontrola dostępu do sieci, tak? Wybieramy, do których stron użytkownik ma prawo się dostać, do których nie ma prawo się dostać. Ja na przykład w tym momencie blokuję Instagrama, więc jeżeli byśmy odpalili sobie te Instagrama, o ile pamiętam, tylko WatchGuard mi tutaj go blokuje, nie możemy się połączyć od razu, mamy, że strona została zablokowana przez konfigurację administratora deny URL instagram.com, tak, więc się nie podłączymy. Witryna jest nieosiągalna. Indykatory ataku. Tutaj jest bardziej sama wiedza i dokształcanie niż konfiguracja, ponieważ konfiguracja polega na tym, że wszystko mamy szczekowane. Natomiast możemy każdy atak zobaczyć, co robi,
gdzie są podatności, jaki jest poziom niebezpieczeństwa, jaka to jest taktyka, jaka to jest technika, jakie platformy są zagrożone, więc stąd możemy tak naprawdę się dokształcić do samych IOA, tak, indykatorów ataku, gdybyśmy potrzebowali. Natomiast po strzykowaniu wszystkiego będziemy normalnie chronieni przed atakami IOA, Mitre, więc nie powinno to sprawiać większego problemu. Również mamy możliwość blokowania uruchomienia programów trzecich po nazwie lub po haszu. Tak? Jeżeli sobie wpiszemy nazwę lub hash danego programu, czy w tym momencie to jest Notepad, będę chciał próbować uruchomić Notepada. Tutaj mamy, że nie mamy ścieżki, ponieważ jest to skrót, natomiast widzimy, że program został zablokowany, Notepad++ exe, C, program files Notepad++. Opis blokady ustawiony przez administratora opcjonalny, to jest dokładnie to, co tu wpisałem. Tak? To może administrator ustawić sobie pod siebie, bez najmniejszego problemu taką informację dać użytkownikowi, na przykład skontaktuj się z Błażejem Długopolskim. Również mamy możliwość dodawania do wyjątków. Mamy dwa poziomy wyjątków. Pierwszy to jest generalna biała lista, gdzie oprogramowanie w ogóle nie będzie sprawdzane, w ogóle nie będzie czekowane, czyli jest dodane do takiej pełnej białej listy. I mamy tą listę, na której się teraz znajdujemy, czyli Authorized Software. Authorized Software służy nam, że póki dany program jest klasyfikowany, będziemy mogli z niego korzystać. Natomiast jeżeli zostanie sklasyfikowany jako aplikacja typu Zero Trust, lub zostanie tam wykryty malware, lub PUP, lub będzie próbował coś kombinować na naszej stacji roboczej, zostanie automatycznie zablokowany. Czyli dajemy mu troszkę możliwości, troszkę oddechu, natomiast jeżeli zacznie coś kombinować, w tym momencie zostanie po prostu zablokowany. Dlatego jeżeli kiedykolwiek byśmy musieli dodawać jakieś programy do wyjątków, radziłbym używać Authorized Software, a nie pełnej białej listy. W urządzeniach mobilnych mamy podział na Androidy i na iOSy. W zależności, który to jest system operacyjny, to mamy troszkę różnicę w samej konfiguracji, ponieważ w Androidach mamy możliwość, no, po prostu aktualizacji przez Wi-Fi, mamy możliwość naszego antywirusa, czyli permanentnie ochraniamy naszą końcówkę i skanujemy aplikację z nieznanego źródła przed instalacją oraz antiteft, tak? W tym momencie, jeżeli na przykład ktoś 3 razy źle wpisze kod PIN, czy do odblokowania telefonu, tak? Kod, który jest podany, przednia kamera zrobi mu zdjęcie i wyśle na listę dystrybucyjną. Również za tym idzie, że możemy zablokować telefon, możemy wysłać lokalizację, czy raczej znaleźć lokalizację, możemy wysłać żądanie zrobienia zdjęcia przy pierwszym dotknięciu ekranu. Również to jest możliwe, więc takie rzeczy tutaj się znajdują. W przypadku iOS-ów mamy w tym momencie również antywirusa dla przeglądarek, czyli sprawdzamy podejrzane linki, malwareowe linki czy phishingowe. Mamy naszego antiteft jak najbardziej i mamy również blokowanie dostępu do sieci, tak, do stron internetowych. W Androidzie ma to zostać wprowadzone, natomiast aktualnie jest tylko w iOS-ie. I również, gdybyśmy potrzebowali przeprowadzić jakikolwiek task, tak, czyli nie tylko przeprowadzić skan danej końcówki, ale również zainstalować patche. Mamy do wyboru albo kategorię patchy, która nas interesuje, albo możemy wybrać każdy pojedynczy patch, który chcemy wgrać na końcówkę. Czyli w tym momencie dla Windowsów 7-Zip możemy sobie wybrać, którą wersję 7-Zipa chcemy wgrać na naszą końcówkę, tak? Lub wszystkie, lub żadną. No, w zależności co potrzebujemy, tak? Jesteśmy w stanie to zrobić. Dla Linuxów i dla Maców również jest to wspierane. I następnie opcja, czyli po wgraniu takich patchy, czy chcemy zautomatycznie zestartować końcówkę, czy tylko serwery, czy tylko stacje robocze, czy nie restartować, tak? To jest nasz wybór, gdybyśmy potrzebowali. Więc tak mniej więcej się przedstawia sam EPDR. Również z tej samej konsoli mamy możliwość zarządzania naszym AuthPointem, który, tak jak wspominał Damian, jest rozszerzony o dodatkowe funkcjonalności. Czyli to nie jest tylko multifactor authentication, tak? Wieloskładnikowe uwierzytelnianie, ale również dochodzi nam tam password manager, dochodzi nam tam skaner dark webu z likiem naszych poświadczeń. Dzięki czemu, jeżeli sobie zobaczymy, ja na przykład AuthPoint mam tutaj wdrożonego i widzimy, że mam moje prywatne zapisane tak naprawdę loginy do danych stron. Może to być albo IP, albo dany adres URL. Natomiast również jestem w stanie wpisać tutaj poświadczenia firmy. Czyli jeżeli mam na przykład jedno konto serwisowe, do którego jest jedno hasło, ale tylko jeden administrator ma znać to hasło, mogę po prostu wpisać z samej konsoli, czyli jeżeli sobie przejdziemy tutaj do konfiguracji samego AuthPointa,
i przejdziemy sobie do Corporate Credentials. Mogę wpisać tutaj te login, hasło i URL, na który będziemy się łączyć. I taki użytkownik ma to dodane do siebie, oczywiście jeżeli jest w danej grupie użytkowników, którzy mogą z tego korzystać, ma to dodane do siebie, natomiast nie wyciągnie stąd hasła, tak? Znaczy może skopiować, ale wyciągnąć nie wyciągnie. Dzięki temu, jeżeli się zalogujemy, w tym momencie zaloguję się po prostu na private'a, na mojego Fireboxa, no to widzimy, że wszystko jest zapamiętane, tak? Mamy wszystko zapamiętane, mamy również corporate hasło tutaj przypisane. Również z tego poziomu tego agenta, tej dodatku do przeglądarki, możemy przeskanować swoje hasła. Czyli w tym momencie ja mam zapisane trzy hasła moje prywatne i jestem w stanie prześledzić, czy one nigdzie nie zostały zlikowane, tak? Czy nigdzie nie będą widnieć. Jak widać, moje hasła są zabezpieczone, więc nigdzie nie zostały zlikowane. Natomiast gdybym potrzebował, przepraszam, bo tutaj mi przeszkadza bardzo. Gdybym potrzebował, również jestem w stanie w tej licencji przeskanować swoją infrastrukturę, swoją domenę pod względem wycieku danych. Czyli w tym momencie mamy opcję Dark Web Scanningu. Jeżeli sobie wybiorę na przykład tutaj naszą domenę, tak, bakotech.com, to zobaczymy, żeby nie być gołosłownym, że również dla naszej domeny były wycieki, tylko nie związane z nami, tak? Był to wyciek z LinkedIna w 2012, z Dropboxa w 2012, z Adobe w 2013, czy najnowszy z Nitro w 2020. Po rozwinięciu tej listy mamy dokładny opis, o co chodziło w tym wycieku. Widzimy, że ponad 70 milionów użytkowników, adresy e-mail i ich zahaszowane hasła zostały skradzione, po prostu był wyciek tego, tak? Dzięki temu mamy pewność. Pewność. No to jest czerwona lampka, żeby zmienić nasze hasła do naszych kont. Jeżeli tak, wspominał Damian, nie powinniśmy, ale jeżeli korzystamy na przykład z jednego hasła wszędzie. Jeżeli byśmy chcieli poznać dokładnie adresy e-mail, które wyciekły w tej sytuacji lub w tej sytuacji, możemy sobie wygenerować taki raport na nasz e-mail. I w tym momencie przychodzi nam taki raport, gdzie mamy wszystkie adresy e-mail, które zostały zlikowane. Żeby nie być gołosłownym, możemy sobie wpisać jeden pojedynczy adres e-mail, na przykład mojego konta, którego używam tylko firmowo. No i widzimy, że ja nie jestem w tych wyciekach, tak? Ja nie miałem konta założonego na LinkedIn na swoim adresie firmowym. Ja nie miałem założonego w Adobe na swoim adresie firmowym. Więc jak widać, to nie są po prostu false positive, tylko te hasła wyciekły. I również wraz z licencją off-pointową, zamiast codziennie na przykład wchodzić na Dark Web Scanning i sprawdzać, w licencji możemy dodać do trzech domen, które monitorujemy cały czas, tak? Więc możemy sobie dodać domenę, która będzie monitorowana i w razie czego jakiegokolwiek leaku będzie to wysyłane na naszą skrzynkę pocztową, że taki atak został zrobiony. Jeżeli natomiast chodzi o samego off-pointa i multifactor authentication, czyli uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Mamy oczywiście podział na grupy użytkowników i źródła. Jak najbardziej możemy się synchronizować z domeną i zaciągać stamtąd użytkowników, gdzie widzimy, jeżeli wejdę sobie w users, mam tutaj typ przez LDAP zaciągniętych użytkowników z domeny. Takie e-maile po prostu mam wpisane w domenie i widzimy, że jest cała grupa zaciągnięta, utworzony dla nich token i tymi użytkownikami mogę się autentykować. Natomiast do czego mogę się autentykować? Tutaj również w politykach będziemy ustalać, do czego chcemy dać sobie dostęp. Jeżeli wybierzemy sobie same źródła, no to może to być albo po prostu LogonApp, czyli aplikacja instalowana na stacji roboczej, że kiedy się do niej logujemy, to musimy się uwierzytelnić. Do Fireboxa, do klienta Radius, do Samla, do ADFS-a, czy nawet przez API, tak? RESTful API Client jesteśmy w stanie po prostu tutaj to dodać i względem tego się uwierzytelnić. Tak mniej więcej w skrócie przedstawia się aktualnie Auspoint ze swoimi nowymi możliwościami. Teraz, jeżeli mamy więcej rozwiązań od WatchGuarda, czyli w tym momencie aktualnie mamy wspierane Firebox, Endpoint i Access Point, jesteśmy w stanie to monitorować przez XDR-a. Sam XDR jest bezpłatny, jest dołączany możliwość wykorzystania go, jeżeli mamy tylko dostęp do samej konsoli WatchGuardowej. Jedyne co potrzebujemy to licencję na dane oprogramowania, tak? Czyli w Fireboxie będzie to Total, w Endpointie będzie to EPDR lub Advanced EPDR, no a w Access Pointie będzie musiał to być USB. Licencja.
Tak jest. Unified Secure Protection. Secured Protection. Więc w tym momencie będziemy mogli widzieć zdarzenia z całej naszej infrastruktury. Czyli nie muszę wchodzić do każdego osobno outpointa, endpointa, access point siteów, tylko stąd widzę dokładnie wszystkie tak naprawdę ataki lub breache, które były wykonywane w mojej infrastrukturze. Widzimy typy incydentów, podejrzany IPIC, malware, EOA czy intrusion attempt. Widzimy na linii czasowej, tak, że 6 maja były ataki, które miały poziom ryzyka 5 i 8. I względem tego mogę sobie tak naprawdę sprawdzić, co to były za ataki, tak? Czyli wejdę sobie w incydenty, mam poziomy ryzyka 8, widzę, że to było na BD-hoście 0, widzę dokładnie ścieżkę i czego to dotyczyło. Natomiast jeżeli potrzebuję, mogę sobie przejrzeć wszystkie incydenty, które były, czyli jeżeli przejdziemy sobie w filtry, mogę zaznaczyć wszystkie, żeby pokazało mi wszystkie ataki, które były wykonywane i widzimy, że tutaj mamy te ósemki, mamy piątki, no i mamy jedynki, to są po prostu zablokowane botnety. Jeżeli bym czegokolwiek chciał nie widzieć, czyli na przykład te botnety mnie nie interesują, to mogę po prostu sobie usunąć załóżmy jedynki i dwójki, apply filters, no i w tym momencie mamy usunięte, mamy pełen, bardzo ładnie zorganizowany i czysty, schludny pokaz tego, co się działo w naszej infrastrukturze. Tak samo to działa, jeżeli sobie na przykład monitorujemy końcówki. Mogę sobie wybrać daną końcówkę, która mnie interesuje, czy na przykład na mój TTEC BDL. I to, co mogę zrobić, to jest wyizolować urządzenie, jeżeli byłby jakiś atak. Lub jeżeli mam opcję Advanced EPDR, to również w opcji Advanced EPDR jest możliwość zdalne połączenie z samej chmury WatchGuardowej, czyli w tym momencie miałbym możliwość połączenia się z urządzeniem, tak, gdybym potrzebował. A natomiast ja mam zwykłą licencję EPDR-ową, więc mogę wyizolować urządzenie. Jeżeli bym potrzebował zautomatyzować procesy w naszym XDR-ze, to w tym momencie mogę dodać sobie automatyzację. Może to być albo remediation, albo archiwizacja. Remediation to są wszelkie akcje, które możemy zrobić na końcówce z samej chmury, czyli właśnie wyizolowanie urządzenia, dodanie IP-ka do czarnej listy, tak, do zablokowanych. Więc jeżeli o to chodzi, jesteśmy w stanie to zrobić. No i w tym momencie, jeżeli na przykład wybiorę, że poziom ryzyka jest 8 do 10, wybiorę sobie incydent, że to jest malware albo EOA, tak? Typ urządzenia, endpointy. W tym momencie jestem w stanie dać akcję wyizoluj urządzenie. Automatycznie, jeżeli na którymś z tych urządzeń będzie atak EOA albo malware o poziomie ryzyka 8+, urządzenie zostanie wyizolowane. Więc takie polityki mogę sobie stworzyć i względem tak naprawdę wszystkiego, co widzimy. I tak samo mogę stworzyć również archiwizację. Czyli jeżeli mamy na przykład raport z poziomem 1 do załóżmy 3, jakikolwiek, tak, żeby był widoczny dla jakiegokolwiek typu urządzenia, czyli zaznaczymy sobie wszystko, no to w tym momencie jakakolwiek akcja, widzimy detect, proces hit, proces blocked, te rzeczy będą po prostu archiwizowane. Czyli nie będę ich widział w nowych, w naszej konsoli, w monitor, czyli te incydenty tak naprawdę mnie nie interesują. Automatycznie mamy dwie stworzone polityki, z tego co pamiętam. Nie, to nie na tym urządzeniu. Natomiast jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrobić. W device settings konfigurujemy, z czego chcemy zbierać dane. Czyli to nie jest zero-jedynkowo, tak? Możemy, że chcemy zbierać dane z Fireboxów, że chcemy zbierać z access pointów. Natomiast następnie wybieramy, z których urządzeń chcemy tak naprawdę to zbierać. Nie musimy ze wszystkich access pointów, nie musimy ze wszystkich Fireboxów. Jedyna różnica to jest, że musimy ze wszystkich endpointów, które są w danym koncie, tak? Ponieważ możemy sobie skonfigurować i monitorować rzeczy przypisane do konta, lub jeżeli jesteśmy service providerem, czyli partnerem, ze wszystkich klientów, których obsługujemy, tak? Możemy sobie takie raporty generować, wtedy widzimy, gdzie był jakiś atak. Oraz cała lista zblokowanych IP-ków przez FredSync, czyli przez nasz XDR, i możemy tą listę zaciągnąć do każdego Fireboxa, który jest przypisany do naszego konta. Dzięki temu ich lista blokowanych adresów będzie się rozszerzać o tą listę, którą tutaj mamy, tak? Czyli ogólne wprowadzenie dla wszystkich adresów. Tylko wiadomo, że te adresy to muszą zostać wykryte przez XDR-a i wtedy możemy wybrać opcję, żeby został dodany do zablokowanych adresów. Nie możemy tutaj wpisywać ręcznie. Więc tak się również przedstawia nasz XDR, który, jak mówię, jest dostępny do licencji Total, do USP, dla access pointów i do EPDR-a slash advanced EPDR-a jako dodatek, tak? Nic za to nie będzie trzeba
płacić, po prostu włączamy, aktywujemy to w konsoli, tak, konfigurując samego XD RAM. I na dzień dzisiejszy myślę, że mniej więcej przedstawiłem samego EPDR-a, mniej więcej pokazałem nowe funkcjonalności Ospointa, no i naszego XDR-a, który zostanie rozszerzony również w przyszłości o NDR-a i będzie wspierał również rozwiązania producentów trzecich, ponieważ na razie są to tylko produkty WatchGuardowe. Więc dziękuję za poświęconą uwagę i oddaję głos Tobie, Damianie. Jasne. Dzięki Błażej. Dobrze to wygląda, szczególnie w przypadku NDR-a, no i całego monitora zdarzeń w WatchGuard Cloudzie, czyli XDR-a po prostu. Myślę, że no dzisiaj i tak dobrze wyczerpany temat, zważając na to, iż tego czasu nie było. Niestety nieograniczenie wiele, tylko te 45 minut założone. Dobrze wykorzystane. Wyświetliłem jeszcze nasze adresy kontaktowe. Tematyka naprawdę do tego stopnia szeroka, że moglibyśmy jeszcze spokojnie tutaj kolejną godzinę poświęcić, więc tych z Państwa, których temat zainteresował, chcecie poszerzyć swoją wiedzę lub jeżeli chcecie na przykład przetestować te produkty, zapraszam do kontaktu, nie ma najmniejszego problemu, abyśmy triale wygenerowali, pomogli w pierwszym deploymencie, w pierwszej konfiguracji, no i później już na zasadzie zabawy testów również chętnie pomożemy, niemniej jednak to pierwsze środowisko sobie postawić. Myślę, że największy krok do zrobienia. Z mojej strony również tyle. Bardzo dziękuję za poświęcony czas oraz za uwagę. Życzymy udanego dnia i liczę, że pozostaniemy w kontakcie. Do usłyszenia.